Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich fanatyków pomidorów na degustacji odmian, jakie uprawiałam w 2024 roku. Na stole widzicie mnóstwo kolorowych odmian, ale wszystkie odmiany nie zmieściły mi się na tym stole. Część odmian czeka tuż, tuż obok, aby Wam się móc zaprezentować na zewnątrz i wewnątrz. Wczesną wiosną oprowadzałam Was po tym lesie pomidorowym i powiedziałam Wam, że w tym roku uprawiam najwięcej odmian czerwonych. Ale jak widzicie, nie zabrakło odmian kolorowych na tym stole. Nie mogło być inaczej. Uwielbiam kolorowe pomidory i cieszę się, że tą pasją udało mi się zarazić przez te lata, kiedy kręcę filmy na YouTubie, wiele osób. Wiele osób po raz pierwszy spróbowało kolorowych pomidorów. Nie wszystkie pomidory oczywiście wszystkim smakują. Zawsze to powtarzam, że smak jest kwestią gustu, a o gustach się nie dyskutuje. A pomidor, który smakuje mi, nie musi smakować Tobie. Większość odmian pokażę Wam na zewnątrz i w przekroju, ale są odmiany, których niestety już nie mam. Były odmianami wczesnymi i już się pokończyły. Ale ze względu na to, że bardzo nam smakowały, pokażę Wam je w trakcie uprawy, jak wyglądały, jak owocowały. Oczywiście też starałam się, wiedząc, że one się szybko skończą, przed degustacją starałam się też przekroić i sfilmować, żeby Wam pokazać te odmiany. Zapraszam do degustacji pomidorów. Pierwszą z odmian, jaką chcę Wam zaprezentować, jest Albenga and Kosovo. Wydaje mi się, że ten pomidor powinien być czerwony, ale u mnie wyszedł lekki machoń, takim lekkim brązowym przebarwieniem przy szypułce. Krzew bardzo wysoki i bardzo plenny, ale pomidorki długo nie poleżą. Kolor bardzo intensywny. Jak smakuje? Przekrójmy i sprawdźmy. Bardzo ładnie wybarwiony. Ciemnoczerwony, nawet wpadający w lekki odcień machoń. Jak widać, można powiedzieć, cztery komory nasienne. Dosyć sporo nasion, no i będziemy próbować. Zawsze przy tym pierwszym pomidorze to mnie taka trema zżera. Oczywiście ślamanie wytnę, nie będzie słychać, więc osoby wrażliwe mogą być spokojne. Pomidorek bardzo dobry. Lekko słodki, nie jest kwaśny, nic kwasu nie wyczuwam. I nie ma przerostu tego rdzenia twardego w środku, więc jak najbardziej ten pomidor mi odpowiada i smakowo, wizualnie. Plenność na wysokim poziomie. Jestem bardzo zadowolona z tego pomidorka, mimo że miał być no, prawdopodobnie czerwony, ale taki jak wyszedł, dla mnie jest po prostu super. Oczywiście po każdym pomidorze przecieram deskę, aby żadne nasionko nie zostało, tak jak co roku to robię, żeby się nie zawieruszyło. Pora na kolejny. A kolejnym pomidorem będzie Rebel TIE Fighter Prime. Przepięknie wybarwiony pomidor. Skórka cudowna. O różnobarwnych kolorach, zygzaczkach, szlaczkach. Owoce są w kształcie serca, przepiękne, ale w zeszłym roku miałam
Rebel V16 chyba. I z tego co pamiętam, nie bardzo mi smakował. Sprawdźmy, jak ten posmakuje. Pomidorki już są bardzo miękkie niektóre. No cudownie wybarwione. Naprawdę przepiękny kolor w środku. Dużo komór nasiennych. Bardzo soczysty. Nie pachnie tak bardzo intensywnie, ale spróbujmy. Mam nadzieję, że chociaż ta odmiana mi posmakuje. Nie tak jak w zeszłym roku. Pomidorek dobry. Ale smakiem nie najlepszy. Lekko kwaskowaty. Mało ma słodyczy. Bardzo soczysty. No i piękny. Gdybym miała go ocenić w skali od 1 do 10, wizualnie dałabym mu 10, ale smakowo u mnie tylko 5. Kolejny pomidorek. Czy pamiętacie z zeszłego roku Long Tang Sally? Jedna sadzonka posadzona w polu okazała się być bardzo, bardzo plenna, jednak to pierwsze grono na dole wyszło jej zupełnie czerwone. Natomiast już górne owoce były właśnie w takich odcieniach, czerwono-pomarańczowe. Płomienie, po prostu płomienie na skórce, pięknie wybarwiona. W tym roku też ją posadziłam ze względu na pozyskanie sobie większej ilości nasion, bo w zeszłym roku nasionka niestety, ale wywędrowały. Więc w tym roku Wam pokażę również tego pomidora. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mi smakuje. Bardzo. Jest to jedna z moich ulubionych odmian. O przepięknym przekroju, dużej ilości miąższu, małych komór nasiennych. A przede wszystkim bardzo ją lubię. Nie tylko za wygląd, bo wygląd ma przepiękny, ale za smak. Za smak. Nie jestem pewna dokładnie, czy smakuje tak samo jak rok temu. Wydaje mi się, że rok temu smakowała mi dużo lepiej, ale i tak mimo wszystko jest to jedna z moich ulubionych odmian. Choć w takim kolorze serce mam jeszcze jedno, zaraz Wam pokażę. I to jest ta właśnie druga odmiana w takich samych barwach jak Long Tang Sally, ale ta odmiana nazywa się Zorza Polarna. Co prawda jest pęknięta, ale mi to nie przeszkadza. Ta odmiana różni się od Long Tang Sally nie tylko kształtem, bo Long Tang Sally tworzy dużo większe owoce niż Zorza Polarna, ale też i krzew. Krzew jest dużo niższy, dosyć plenny jest. Odmiany bardzo podobne do siebie. Zobaczymy, jak wygląda pomidorek w przekroju. Piękne. Bardzo soczysty, czerwony, intensywny kolor. Czy pachnie? Lekko. Nie ma takiego bardzo intensywnego zapachu pomidorowego. Dosyć sporo nasion widzę. Niektóre komory są puste. No i spróbujemy, jak smakuje. To nie jest mój smak. Nie wyczuwam żadnej słodyczy, żadnego takiego smaku, który by zachęcał do ugryzienia jeszcze raz tego pomidora. Jest lekko kwaskowy. Owoc sam w sobie był bardzo ciężki, także myślę, że ta odmiana spełniłaby rolę jako pomidor do przetwórstwa, na soki. No ale tak z kanapką dobrze by się, z wędlinką jakąś fajną, czy nawet z żółtym serem by się dobrze komponował. Natomiast tak sam w sobie, no nie ma rewelacji i dałabym mu czwóreczkę może. Także to była kolejna odmiana podobna do Long Tang Sally. A jeszcze może powiem Wam nasiona. Nasiona są
z opakowania oryginalnego. Tu Wam wstawię, jak wygląda torebka od tej odmiany nasion. Więc spróbowałam, posadziłam, ale zadowolona z tej odmiany nie jestem. A teraz trochę inna odmiana niż czerwona, żółta czy zielona. Ona jest zielona w środku. Posmakowała mi w tym roku ta odmiana. Jakoś tak dziwnie się nazywa, nie wiem, czy Wam dobrze opowiem, ale będziecie mieli oczywiście napisaną nazwę tutaj na dole. To jest, o ile dobrze pamiętam, zielona królowa ksandu, coś takiego. Odmiana bardzo plenna, dosyć wysoko rośnie i bardzo smaczna. Pomidorek o przepięknym wybarwieniu w środku. Zielony miąższ, lekko różowe przebarwienie w środku pomidorka, bardzo soczysty. I muszę Wam powiedzieć, że ta odmiana jako zielona bardzo mi smakuje. Odmiana bardzo dobra, pyszna wręcz, naprawdę soczysta, pachnąca. Bardzo mi smakuje ta odmiana. W punktacji do 10 dałabym jej 8. Tak, 8. Spójrzcie jeszcze raz, jaki przepiękny pomidor, a tym bardziej, że jest pięknie wybarwiona skóreczka. Żółto-brązowo, zielono, lekko pomarańczowa na wierzchu. Bardzo ciekawy i oryginalny pomidorek. To teraz może pora na pomarańczowego. Pomarańczowego, bardzo pysznego. Altajski oranżowny krzew, wysoki, średni poziom plenności, powiedziałabym, ale pomidor jest tak pyszny, że naprawdę polecam Wam go ze szczerego mojego serducha, bo jest przepyszny. Zobaczycie zaraz, jak on wygląda w środku. Bewsztyk, intensywnie pomarańczowy, soczysty, pachnący, duże komory nasienne. No i spróbuję go, chociaż już nie raz go jadłam i on mi bardzo smakuje. Pomidor przepyszny. Altajski oranżowy, przepyszny, soczysty, słodko-kwaśny pomidor. Ale jego smak jest tak zrównoważony, że ma się ochotę naprawdę go ugryźć drugi raz. Świetna odmiana na soki, ale również na przecierę. My robimy też nie tylko z czerwonych pomidorów przeciery, ale też i z kolorowych. I wychodzą równie przepyszne jak z samych czerwonych. Kolejnym pomidorkiem będzie pomidorek w kolorze żółtym. Mam nadzieję oczywiście, że Wam nie przeszkadzają te moje koguty ani kury, tak co roku. W zeszłym roku pamiętam, nam bardzo kaczki przeszkadzały. W tym roku kaczek nie mamy, ale mamy krzyczące kury i koguty akurat zniosły jajeczka i sobie krzyczą. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie. Dajcie znać, czy Wam to przeszkadza bardzo. Yellow plum. Żółta śliwka. Pomidorek, można by powiedzieć, że to jest multiflora. Bardzo obfite grono. Tak ciężkie owoce były, mimo że one są jednorazowo, jako jedna sztuka, nie ważą dużo, ale ilościowo ich było tak na gronie mnóstwo, że ugięło się to grono i leżało sobie wręcz na ziemi. Bardzo obfite plonowanie. A przy tym bardzo ciekawy kształt pomidora. Soczysty, taki żółty kolor, intensywny, słoneczkowy. Każdy pomidorek ma dziubek. A w przekroju jak wygląda? Puste w środku. Co prawda nasion jest dużo. Miąższ dosyć taki twardawy jest, więc świetnie naprawdę będzie się nadawał do suszenia i do faszerowania, do zapiekania z różnym farszem na przykład.
Bardzo fajna odmiana. Yellow Plum. A w smaku? A jaki jest w smaku? A to smak bardzo łagodny. Nie ma takiej kwasowości, ale też za bardzo słodki też nie jest. Więc naprawdę ten pomidor będzie się nadawał na przetwory. Po wyskubaniu sobie nasion czy galarety pozostanie Wam pusta masa. Miąższ sam, spójrzcie, więc nawet wycisnąć. O. Wyciąć, nafaszerować pomidorka. Fajny pomidor. W zeszłym roku miałam podobną odmianę. Golden Canary się nazywała. Bardzo ją przypomina, chociaż tamten pomidorek był bardziej podłużny, taki bananowy. A ten jest w kształcie śliwki. Nasiona pochodzą od kolegi z Niemiec, od Tomato. Może teraz Wam zaprezentuję jakąś odmianę koktajlową dla odmiany. Black Centiflor. Owoce. Nie za duże. Śliweczkowate takie. Odmiana Multiflora. Bardzo wysoka plenność. Krzew dosyć odporny. Dorósł no, prawie do 2 metrów. Tworzy dosyć duże grona. Obficie zawiązuje pomidorki. Bezproblemowy. O bardzo, bardzo ciekawym kolorze pomidorków. One są machoniowe. Black Centiflor. Jak wygląda w środku, już Wam pokazuję. Jednego przekroję tak, a drugiego przekroję tak. Bardzo ładne. W środku soczysty. Duża ilość nasion. Miąższu też ma dosyć sporo. Ale jest to koktajlóweczka, więc na pewno z pewnością są amatorzy koktajlówek. Spróbujemy przecież, ale spróbujemy tego pomidorka, jak on smakuje, ale ja już go próbowałam i muszę Wam powiedzieć, że nie zachwycił mnie tak smakiem za pierwszym razem. No zobaczymy jak teraz. Ma bardzo specyficzny smak. Trudno określić. Ma coś z takiego smaku, jak smakują pomidory z odcieniami indigo, jak na przykład KAS21. Coś bym powiedziała, że ten smak przypomina mi trochę właśnie KAS21, mimo że kolorystycznie jest inny, ale smak jest bardzo zbliżony do tamtego pomidora, przynajmniej mi się tak wydaje, na mój gust smakowy. Ale pomidorek bardzo fajny, bardzo plenny. Mogę Wam go polecić jako super plenną koktajlóweczkę. Black Centiflor. To tym razem będzie odmiana żółta, jako następna. Debarao Yellow, żółty. W zeszłym roku miałam Debarao czerwony. Co prawda on, tak jak oglądałam na tych filmach z zeszłego roku, to bardziej wyglądał mi na Debarao Pink, ale ja go kupowałam tamtą odmianę z zeszłego roku jako Debarao Red. Bardzo smaczny, bardzo plenny okazał się. Ten zupełnie inaczej rośnie, zupełnie inny pokrój krzewu. Może dlatego, że go puściłam na jeden pęd. Grona dosyć takie mocne, obfite. Musiałam co prawda jego łodygę zabezpieczyć, bo obcierała się zbyt mocno podczas wiatru o tyczkę. Ale czy będzie dobry? Muszę Wam się przyznać, że jeszcze nie próbowałam tego pomidora. Spróbuję go z Wami po raz pierwszy i po raz pierwszy go przekroję, bo te owoce, jak widzicie, już trochę odleżały, czekając na tą degustację. Jednego pomidora przekroję wzdłuż, a drugiego przez. Bardzo ładny, soczysty, taki trochę z czerwonym przebarwieniem miąższ. Bardzo soczysty pomidorek, ale nie, wiecie, nie pachnie. Nie pachnie.
Spróbujmy go, bo jestem bardzo ciekawa tego smaku. Naprawdę bardzo jestem ciekawa. Jestem tak podekscytowana. Może nie wszystkim się ta moja ekscytacja zawsze podoba, ale ja jak próbuję zawsze pierwszy raz jakąś odmianę, którą mam pierwszy rok i nie wiem jak ona smakuje, to zawsze czuję taką ekscytację. Czy wy też tak macie? Próbujemy. Dobry, bardzo dobry pomidor. No bardzo dobry pomidor, muszę wam powiedzieć. Nawet kogut się ze mną zgadza. Pyszne. Debarao Yellow. Albo Yellow Debarao. A, napiszę wam nazwę, oczywiście będziecie mieli. Ale fajne. No, podoba mi się w smaku. Kurczę, mogły być bardziej plenne. Te grona mogłyby być bardziej rozbudowane. Ale jest bardzo dobry. Nie za duży. No, taki wielkości dużej śliwki. Super pomidorek. Niektórzy widzowie mogą pamiętać z zeszłego sezonu taką odmianę jak pomarańczowy słoń. Też posiałam w tym roku tą odmianę i się przepięknie wybarwiła. Jest posadzony ten pomidor w szkarni. Przepięknie się wybarwił w tym roku. Żółto-czerwona skóra, mocno wybarwiona. Świetne. No, posadziłam go głównie po to, żeby znów go móc spróbować, ale i też na nasiona. Jako serducho, no to tego możemy przekroić sobie wzdłuż. Te dwa owoce pójdą na pozyskanie sobie nasion. Spójrzcie, jaki piękny. A tego przekroimy sobie wszerz. Ale kolory, ale soczyste. Co prawda on jest bardzo dojrzały już, a ja lubię takie bardzo dojrzałe pomidory. Wtedy one są takie pełne smaku. Wzięły ze słońca wszystko, co im się należało i wtedy tak intensywnie smakują. Przepięknie wybarwiony. Ciemna taka czerwień na obwódkach. Pomarańczowe w środku z czerwonymi przerostami, przebarwieniami takimi. A w takim przekroju wygląda przepięknie, te przerosty czerwone ślicznie wyglądają. On mi bardzo smakuje, ten pomidor. On mi już posmakował rok temu, jak wiecie. Ta odmiana myślę, że będzie już u mnie gościć często. Spójrzcie, skórka bardzo fajnie odchodzi, wystarczy palcem ściągnąć. I skóreczkę sobie ściągamy, a ja takie pomidory bardzo lubię. Uwaga, będę jadła. Pyszny pomidor. Jeden z moich najbardziej ulubionych pomidorów. Pomarańczowy słoń. Przepyszny. Super pomidorek. Mało tego, że piękny, to jeszcze taki pyszny. Wiecie, ja ogólnie bardzo lubię pomarańczowe pomidory, żółte, a jak wiecie, albo i nie wiecie, a ci co nie wiedzą, to się dowiedzą, nie przepadałam za pomidorami w odcieniu zielonym. No i taką jedną już zieloną spróbowaliśmy, a teraz spróbujemy może kolejną zieloną i będzie to... Tą odmianą będzie ósmy cud świata. Tak, moi drodzy, ta odmiana się tak nazywa. Nie wymyśliłam tej nazwy. Tu zobaczycie opakowanie od tego pomidorka, z którego te pomidory były wysiane. To jest taka barwa, a taki bardziej dojrzały jest w takiej barwie. To jest taka ciemna, oliwkowa, oliwkowo-zielona skórka. Przy szypułce trochę ciemniejsza. Ósmy cud świata. Bardzo plenny pomidor, nie rośnie z wysoko, ale za to tych owoców ma naprawdę bardzo dużo.
No i przy takich odmianach trzeba naprawdę pilnować tego terminu zrywania tych owoców, bo można przegapić ten moment i bardzo szybko te pomidorki dojrzewają zielone. Potem już są takie miękkie. No ale dobra, tomatynka, nie gadaj, tomatynka, przekrój, pokaż ludziom, co tam się kryje w środku. Będziesz ich zanudzać. Ta-da! Przepiękne, przepiękne pomidor. Soczysto zielony, normalnie jak trawa wygląda, taki zielony, aż bije po oczach. Spróbujemy, co? A tego nie będę przekrajać. Oczywiście te dwa też pójdą na pozyskanie sobie nasion. No i próbujemy, chociaż ja już go i tak jadłam. I słuchajcie, to jest zielony pomidor o bardzo intensywnym pomidorowym smaku. Ma tak mało słodyczy. Jest taka intensywna barwa tego kwasu w smaku, ale jest naprawdę bardzo dobry. I to mnie zdziwiło. Mimo, że ten pomidor jest kwaśny, nie to, że kwaśny, on nie jest taki super kwaśny, ma taki dosyć mocno wyrazisty kwaskowy smak pomidorowy. Nie pachnie, ale o dziwo naprawdę mi w tym roku smakuje. I ta zielona królowa mi smakowała. Jeszcze mam trzy odmiany zielone. Zaraz wam też je, może niekoniecznie w tej części, bo te filmy muszę podzielić na części ze względu na dużą ilość tych pomidorów. Ale ta odmiana, no, bardzo fajna, kwaskowata, taka wyrazista, muszę wam powiedzieć, jak pomidorowa. No, zaskoczona jestem tymi zielonymi pomidorami w tym roku, bo no, nie sądziłam, że mi któraś odmiana tak posmakuje. Jednak przekroję tego drugiego. On jest bardziej dojrzały. Ta zieleń jest ciemniejsza, a może ten będzie bardziej słodszy, bo ten był taki dojrzały, ale nie super dojrzały. A ten drugi będzie taki już... Ten pomidorek odleżał chyba 3 dni po zerwaniu, więc może smakować zupełnie inaczej. Mhm. Tak, i troszeczkę inaczej smakuje, jest bardziej wyrazisty, może nawet bardziej słodszy niż ten pierwszy taki, mniej dojrzały. Bardzo mi smakują pomidory te zielone w tym roku. Ósmy cud świata. Fajny, bardzo fajny pomidor, bardzo fajna odmiana, bardzo plenna. Dobra, moi drodzy, lecimy, bo tych pomidorów jest tak dużo, że nie wiem, ile części wyjdzie tej degustacji. Ktoś pod którymś odcinkiem napisał mi komentarz z pytaniem: tomatinka, a u ciebie nie ma suchej zgnilizny wierzchołkowej? Jest! Oczywiście, że jest. A u kogo nie ma. U kogoś, kto się nie przyzna wam. I to jest taka odmiana, która bardzo łapie taką zgniliznę. Jejku, wyleciało mi w tej chwili z głowy, jak to, no, będziecie mieli napisane na dole, jak się ta odmiana nazywa. Krzew bardzo brzydki. Rzadko który owoc uda się uratować od tej zgnilizny, a od tych temperatur niskich teraz tak popękały strasznie te pomidory, co były 2 tygodnie temu. Takie niskie dosyć temperatury w nocy. Ta odmiana tak wielu ludziom smakuje, a mi po prostu nie odpowiada. I to jest jedyny raz, kiedy ją uprawiałam. Więcej nie będę. Napiszcie mi, czy ta odmiana u was się sprawdza i czy ona tak ładnie wygląda jak w katalogu, czy też wam tak pęka, jest taka nieapetyczna. No, ale przekroję wam, pokażę, jak ona wygląda. Może tego przekroję w ten sposób. Przepiękna w środku. Natomiast na zewnątrz niekoniecznie. Kolor przepiękny. No i pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Intensywny kolor taki. Oj, przepraszam, trząchnęłam telefonem. Taki ciemno-czerwony, lekki, taka purpura tak jakby. Patrzę, czy aby taki lepszy kawałek ugryźć z taką brzydką skórką. Nie będę siała tej odmiany, dlatego że ona bardzo, bardzo łapie tą gnieliznę wierzchołkową i
wizualnie mi te pomidory po pęknięciu już nie odpowiadają po prostu. No, nie chce się w ogóle do takiego koszyczka dochodzić. No, słuchajcie, ten pomidor jest naprawdę bardzo pyszny. Tak dobry pomidor, a tak brzydki. Taki, wiecie co, czuję takie rozczarowanie ze względu na wygląd tych owoców. Ale jest tak bardzo dobry w smaku. Ale mimo to, że on tak łapie tą zgniliznę, niestety nie będę go siała. No jest mnóstwo dobrych odmian. Nie wiem, czemu te owoce tak mu popękały. Są bardzo brzydkie wszystkie i takie nieapetyczne. No żal mi tego pomidora, bardzo mi żal. Serce boli, ale najem się tymi, które mi w tym roku uda się zebrać z tego krzewu i nacieszę się w tym roku. A w przyszłym roku zobaczymy, jak to wyjdzie. A może jeszcze Wam powiem, jakbym oceniła ten smak od 1 do 10? 9. 9,5 nawet. Naprawdę bardzo dobry pomidor. No i tak się zastanawiam, jaką teraz odmianę Wam pokazać. Była zielona taka, tak. Więc może żółta rakieta. Tej odmiany nazwy też sobie nie wymyśliłam. Już Wam pokazuję opakowanie od tego pomidora, jak to wygląda, to opakowanie. Pomidory w kształcie rakiety. Fajna, bardzo fajna. I to jest odmiana, której też nie próbowałam i spróbuję dopiero z Wami. Pomidorki też odleżały sobie 3 dni przed degustacją. Bardzo jestem ciekawa, jak ten pomidor wygląda, jak smakuje, bo odmiana jest bardzo plenna. Naprawdę jest plenna, chociaż te dolne 3 pomidory niestety straciłam. Za późno były zerwane. Ale myślę, że... O, jaki ładny, skubany. Ładny. Czekajcie, tego tak przekroję. Zobaczymy. Ojojoj. Ale mięsiwa. No, słuchajcie, bardzo zbity, twardy pomidor na przeciery i na żółty keczup. Haha. Na przetwory. Nadaje się. Troszkę, po prostu mnie troszkę zatkało ze względu na jego twardość i wygląd. Nie jest twardy jak kamień. Nie. On po prostu jest bardzo zbity. Jest mokry, jest soczysty. No, jestem ciekawa jego smaku. Bardzo dobry pomidorek, proszę Państwa. Naprawdę? To mnie zaskoczył. Bardzo mnie zaskoczyła ta odmiana. No. Świetnie. Ma trochę nasion, więc sobie zostawię. Mam jeszcze kilka owoców na krzewie. Część rozdałam znajomym tych owoców, więc mam nadzieję, że im też smakowała ta odmiana. Ciekawe, jak długo te pomidory leżą, bo jeszcze nie testowałam dłużej niż 3 dni. Te właśnie leżały 3 dni po zerwaniu, chociaż wydawało mi się, że zrywając te owoce, one i tak długo już na krzewie wisiały, dojrzały i czekały właśnie na moment zerwania. Ale no bardzo fajny pomidor. Koniecznie nasionka zostawię. Taki mięsisty, taki pełny, taki... No fiu, fajne. No i moi drodzy, tak patrzę na to niebo. Chyba zacznie zaraz padać i niestety będę musiała kończyć dzisiaj nagrywanie. Czyli może to będzie koniec części pierwszej. Zobaczymy, jak będzie z tą pogodą. A tu Wam pokazuję pomidora, którego też uprawiam od wielu lat. I jakoś, wiecie, nawet go chyba Wam nigdy nie pokazywałam. Pierwszy raz go posadziłam na polu, bo zawsze miałam go albo tutaj w doniczce blisko domu, albo gdzieś w jakiejś skrzyni. Czekajcie, szukam trzeciego, bo wiem, że miałam trzeciego gdzieś. O, tu mam,
Tu mam trzeciego. Tak. Purple Heart. Purpurowe serce. Jest to jedna z moich najbardziej ulubionych odmian. Bardzo ją lubię. Bardzo dobra. Pomidorek dwarf. Niewysoko rośnie. Bardzo plenna odmiana. Już Wam przekrajam i pokazuję, jak on wygląda w środku. Bardzo smaczny pomidor, to mogę Was zapewnić. O przepięknym ubarwieniu mahoniowym, ciemnym. I pięknie pachnący, tak smakowicie pachnie, słuchajcie. Bardzo lubię tego pomidora. Spójrzcie na przekrój. To przepiękny pomidor i bardzo smaczny. Na pewno większość z Was zna tego pomidora. Te pomidory są w kształcie serduszka. Jedne spłaszczone, jedne takie bardziej wypukłe. Ale smak tego pomidora ciemny, dymny, słodki. Bardzo intensywny, bardzo dobry pomidor. Słodko, kwaśny, zrównoważony. No jeden z moich ulubionych. No ale w końcu przypomniało mi się, żeby Wam go pokazać, bo w zeszłym roku się zgapiłam. Tak samo nie pokazałam Wam w zeszłym roku pomidora Ululu Ochre. Też zapomniałam i potem było, minęło. Purple Heart. Przepięknie wybarwiony pomidor. Zapiszcie sobie nazwę. Warta uprawy, warta tego smaku. No i cóż, mieliśmy ostatnio Purple Heart, więc teraz może pora na koktajlówkę. Przepyszna koktajlówka. Bardzo plenna. Dosyć odporna. Tworzy takie dosyć długie, szeregowe grona, na których na końcach są osadzone pomidorki w takim oto kształcie. One są takie lekko cytrynkowe, z czerwoną domieszką na skórce, błyszczące, takie, no powiedziałabym nawet, że są lekko opalizujące. Bardzo fajna odmiana, już Wam przekrajam. Taka trochę większa koktajlówka. To jest przekrój. Tak, no to jest tak. Bardzo fajny pomidor, bardzo smaczny. Nie jest tak strasznie słodki, jak inne odmiany. Soczysty, orzeźwiający, taki cytrynkowy smak. Jak już jesteśmy przy takich małych pomidorkach, no to Wam pokażę bardzo fajną odmianę w kształcie serduszka, w paseczki. Żółto-pomarańczowa, czekolada, aż kogut zapieje. Żółto-czerwone, takie małe serduszka. Odmiana się nazywa Gandalf. Jest to odmiana variegata, czyli biało-zielone liście, bardzo gęsty, sztywny krzew. Bardzo płynna odmiana i miałam nagrany fajny film o tej odmianie i niestety, ale z braku miejsca na telefonie, znaczy pamięć mi się skończyła i zaczęłam resetować to, co niepotrzebne, wyrzucać i przez przypadek niestety, ale wyrzuciłam też film o tej odmianie. Trudno, muszę Wam ją pokazać tak, jak jest teraz w takiej formie, o tej porze serduszka. Przepiękna, kolorowa, malutka odmiana o bardzo dobrych owocach. Spójrzcie. Niby kolor zwykły, czerwony, ale tak dziwaczna, cudaczna odmiana. Niska krępa, silna. Owoce nie są bardzo słodkie, są bardzo wyraziste i takie mocno, intensywnie pomidorowe. Bardzo fajne, soczysty, taki orzeźwiający, fajny smak. Odmiana dwarf nazywa się Gandalf, ale może zachwycić nie tylko kształtem i barwą owoców, zwłaszcza skórką, ale i pokrojem krzewu. Przepiękny krzew, naprawdę. A, zapomniałabym dodać, za nasiona
Bardzo dziękuję koleżance ze wschodu. I teraz Wam może pokażę odmianę, w której został mi ostatni owoc. Musiał niestety wytrzymać do tego momentu, no już nawet plamkę ma, ale jest to odmiana bardzo wczesna i dojrzały praktycznie wszystkie pomidory naraz, jakie były na krzewie. I ktoś mnie pytał, dlaczego mi dojrzewają wszystkie pomidory naraz, czasami na jednym gronie, ale to jest temat nie na degustację. Tak, zdarza się, że czasami dojrzewają pełne grona jednorazowo, tak, wszystkie naraz, hop, siup. Odmiana się nazywa Rosjan Kosak. Jest bardzo dobra. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda w środku po przekrojeniu. Jak wygląda? Jest przepyszna. No niestety, pomidor musiał odleżeć i poczekać, bo chciałam chociaż jeden owoc zachować dla Was, żeby Wam pokazać tą odmianę. Nie zjem tego pomidora, dlatego że jest bardzo miękki i ma już no, takie oznaki bardzo brzydkich plam, więc nie będę ryzykować, nie będę go jeść. Mogę Was tylko zapewnić, że odmiana jest naprawdę, naprawdę bardzo smaczna. Bardzo wczesna, plenna, a przy tym, spójrzcie, no przepiękna barwa skórki pomidora. Przepiękna. Widzicie teraz, na pewno wstawię Wam, jak wygląda ten pomidor krzew Rosjan Kosak. On jest po prostu cudowny. Jak słońce zaświeci, to ma tyle barw na jednym pomidorze. Troszkę mi przypomina właśnie tego, którego Wam pokazywałam. Ojej, którego Wam ostatnio pokazywałam? Lovely Lush. Ale Lovely Lush. Lovely Lush mam tutaj i troszeczkę inny jest, jaśniejszy. To nie jest, to jest zupełnie inna odmiana Lovely Lush. Także cieszę się, że chociaż jeden owoc mi został, żebym mogła Wam pokazać tą odmianę. Bardzo nam smakowała i moim znajomym też, więc niestety owoce wszystkie dojrzały, wszystkie wyszły. I chociaż jednego mogłam Wam pokazać.